dzisiaj praktycznie każdego tygodnia dowiadujemy się w świecie, że człowiek odkrywa nowe tajemnice dotyczące życia. Ale prawda jest taka, że w przyrodzie wszystko zostało zaprogramowane od samego początku. Tak naprawdę my ludzie, będąc częścią przyrody, jesteśmy włączeni w cykl przemian łańcucha pokarmowego. Wszystko niejako zostało pierwotnie zaprogramowane od momentu, kiedy się pojawiły pierwsze gatunki roślin, zwierząt czy też człowieka. Oczywiście środowisko się zmieniało, wobec tego powoli człowiek też do tego mógł się dostosowywać, ale to, co jest naturalne, to ma koncentrację składników taką, na które to składniki oczekuje nasz organizm. W koncepcji produkcji suplementów firmy Duolife postawiliśmy na najwyższą jakość. Nie rozcieńczania produktów naturalnych, tylko maksimum tego, co przyroda stworzyła, skoncentrowała na przykład w sokach. Ekstrakty zatem są najwyższej jakości pod względem tego, co natura stworzyła, ale równocześnie one mają najwyższą certyfikację w charakterystyce tego, co człowiek oczekuje. Powiem więcej, że jeżeli udaje się zdobyć surowiec z tak zwanych naturalnych terenów, dla przykładu jak słynne kamu-kamu, czyli murkaria dubia, która rośnie na pływających wyspach w Amazonii, czy też na przykład w Polinezji Francuskiej, gdzie nikt nie żyje, w lasach rośnie sobie noni. Owszem, tą roślinę można uprawiać gdzieś indziej, ale zupełnie inne walory ma skład akurat ekstraktu z tej rośliny, która niczym nie była zanieczyszczona. Otóż postawiliśmy w pierwszej kolejności na jakość. Co ważne, że przyjęliśmy koncepcję synergizacji i mówiąc antagonizmów, które antagonizmy staramy się w procesie biochemicznym rugować. W przyrodzie bowiem jest tak, że jeżeli produkt jest dla człowieka oczekiwany i człowiek go spożywa, to te składniki ze sobą wzajemnie łańcuchowo powiązane. Czyli jeżeli wchłania się jeden produkt, to on sam się nie wchłonie, jeżeli nie ma określonego towarzystwa. Brak jakiegoś ze składników decyduje o tym, że organizm nie dostaje właściwej porcji pozostałych składników. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia pewnych procesów metabolicznych. Tak naprawdę, jeżeli my mówimy o synergizacji, to trzeba powiedzieć, że to, co się synergizuje, właśnie decyduje na pierwszym poziomie wchłaniania o tym, że za sobą pierwszy składnik może pociągnąć następne pod jednym warunkiem, że nie będzie to w sprzeczności z tym, co natura stworzyła. Czyli przykładowo, jeżeli jest ekstrakt stuprocentowy, a my dolejemy wody, co jeszcze ważne, że woda nie ma właściwej struktury, to pogorszymy jakość wchłaniania. Rozcieńczy się proporcja, którą natura stworzyła i dla organizmu będzie to przynajmniej wyrywkowa przydatność dla jego funkcji. Tak więc równocześnie zdarza się, że pewne związki, mówiąc inaczej, są niepożądane. To oznacza, że one wchodzą w konflikt. My nazywamy je antagonistami procesu. Wobec tego staramy się dobierać składniki, często w tak zwanych suplementach wielowyciągowych, by one znalazły coś, co można w biochemicznym języku nazwać wspólnym mianownikiem biochemicznym, ale równocześnie by buforowały czynniki, które są antagonistami procesu. To oczywiście dzisiaj jest możliwe dzięki temu, że możemy zaangażować do tego wysokiej sprawności sprzęt. Nie mówię tylko o komputerach, ale przede wszystkim o chromatografach i sprawdzać zawartość i skuteczność akurat oddziaływania na biologicznie aktywne struktury tychże suplementów. Jeżeli uwzględnimy ten fakt, że tu przede wszystkim synergia decyduje o jakości, a nam się udaje uzyskać prawie nawiązującą do tej, która została wyznaczona przez pierwszy poryw akurat życia na kuli ziemskiej, gdzie wszystko było botaniczne, jeżeli mówimy o roślinach, zwierzęta spasały tylko takie produkty, a nie przygotowane przez człowieka przez wspomaganie innymi czynnikami, to rozumieją Państwo, że jakość pozyskanych z tego typu suplementów jest w zasadzie najwyższej kategorii i takie suplementy my zalecamy. Więc na tym można powiedzieć, że istotnie opiera się jakość produktów firmy Duolife. Dziękuję Państwu za uwagę. Miałem przyjemność ogromną zaprezentować Państwu tylko wstęp informacji na temat wartości suplementów, a przede wszystkim możliwości wzmacniania własnego organizmu w sposób naturalny.
Zagadnień jest mnóstwo. Tym sposobem chcę również powiedzieć, że rozszerzenie tego materiału jest już prawie gotowe i w najbliższym czasie możecie się Państwo spodziewać rozszerzenia tematyki, ale jeżeli będą jakieś sugestie, postaram się je spełnić w następnych spotkaniach, na które już dzisiaj zapraszam.